Rząd PiS naprawdę zaskoczył świątecznym spotem. Zdaniem wielu wyborców podobne rzeczy robiono w czasach PRL. Propagandometr miał wręcz wystrzelić, kiedy internauci zapoznali się z tym filmikiem. Życzenia dla premiera od dzieci i współpracowników stały się hitem sieci. Rząd PiS kieruje krajową polityką już jakiś czas i co chwila pokazuje, jak bardzo miłuje się w uderzaniu w propagandowe tony. Większość polityków nagrywa filmiki z bożonarodzeniowymi życzeniami, na których składają je wyborcom. Kancelaria premiera poszła w zupełnie inną stronę i złożyła życzenia premierowi. Świąteczne życzenia od polityków, prezydent, politycy, a nawet Jarosław Kaczyński złożyli życzenia obywatelom w Polsce. Chcą, abyśmy byli szczęśliwi, zdrowi, bogacili się. Wszyscy wiedzą, że muszą się pokazać od jak najlepszej strony, gdyż przed nami wybory. Im wcześniej zaczną kampanię, tym oczywiście lepiej. Co roku premier składa życzenia Polakom i można to później obejrzeć w internecie. Na profilu kancelarii premiera ukazał się nowy filmik, który stał się z miejsca hitem. Zawiera on życzenia i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że kancelaria premiera składa je własnemu szefowi. Rząd PiS i życzenia dla premiera. Na filmiku widzimy, jak Mateusz Morawiecki siedzi z tabletem w ręku i ogląda swoich pracowników, którzy składają mu najlepsze życzenia. Nikt nie wypowiada na jego temat złego słowa, wszyscy go chwalą i mówią, aby następny rok jego kadencji był lepszy. Morawiecki uśmiecha się i serdecznie dziękuje składającym. W tle przygrywa wesoła muzyczka. Do filmiku wykorzystano nawet dzieci. Jak zaznacza wielu internautów, taki sam zabieg stosowano w czasach PRL, aby ocieplić wizerunek działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Filmik z życzeniami dla siebie udostępnił sam Mateusz Morawiecki, a pod nim czytamy: moi współpracownicy potrafią mnie zaskoczyć. Serdecznie dziękuję Państwu za wszystkie świąteczne życzenia. Oby się spełniły, a kolejny rok był jeszcze bardziej owocny w pracy dla lepszej Polski, napisał Mateusz Morawiecki. Internauci śmieją się, że premier sam składa sobie życzenia i żyje w odseparowanej od większości społeczeństwa bańce. Sam Morawiecki zdaje się jednak nie przejmować podobną krytyką i kpinami.